Oto jedna z największych tajemnic starożytnego Egiptu. Co się stało z piękną Nefertiti oraz jej mężem Echnatonem, radykalnym władcą, i całą ich rodziną? Odpowiedź na to mogą przynieść badania przy użyciu najnowocześniejszych metod. Aby rozwiązać tę zagadkę, naukowcy przywieźli do Doliny Królów tomograf komputerowy. Jaki mają cel? Chcą ustalić, czy jedna z tych mumii to szczątki Nefertiti. A czy to jest szkielet Echnatona? I czy znaleźli najbliższych krewnych słynnego faraona Tutanchamona? Może właśnie on okaże się łączącym ich ogniwem? Zespół pragnie rozwikłać tajemnicę, która ma ponad 3000 lat, i poznać sekrety tego rodu. Nefertiti i zaginiona dynastia. Stolica Egiptu. Miasto nierozwiązanych zagadek. W Muzeum Egipskim w Kairze dr Zahi Hawass, znany egipski archeolog, podąża tropem tajemniczej dynastii amarneńskiej. Egiptolodzy zastanawiają się nad jej losami od stuleci. Przypomina sztukę teatralną pozbawioną zakończenia, opisującą tajemnicę, walkę, dramat, zazdrość, morderstwo i zemstę. Występują w niej ważne w historii Egiptu postaci, rodzina władcy. W centrum mamy legendarną piękność Nefertiti, znaną na całym świecie królową, i jej męża, faraona Echnatona. U ich boku królewska kochanka i potężna teściowa. Skomplikowana historia miłosna doprowadziła do narodzin Tutanchamona. Trzy tysiące 300 lat temu w El Amarnie rozpoczęła się rewolucja. Trwała zaledwie 20 lat. Ale ten okres odmienił egipską religię i politykę. Nefertiti i Echnaton pozbawili władzy kapłanów, obalili dawnych bogów i ustanowili pierwszą znaną nauce religię monoteistyczną. Oddawali cześć bogowi słońca Atonowi. Faraon był teraz najwyższym kapłanem, bezpośrednio kontaktującym się z Bogiem. Królewska para przeniosła stolicę z Teb na pustynię do El Amarny. W ciągu kilku lat odrzucili stulecia egipskiej tradycji. Kapłani ich znienawidzili. Nowa koncepcja przez chwilę oszałamiała. A potem popadła w zapomnienie. Miasto pochłonęła pustynia. Nefertiti zniknęła, a jej rodzina rozpłynęła się w mrokach historii. Co się z nimi stało? Gdzie są ich ciała? Odpowiedź może się znajdować w tym miejscu. W Dolinie Królów eksperci medycyny sądowej poszukują śladów rodu Wielkiej Królowej. Dr Zahi Hawass, sekretarz generalny Egipskiej Najwyższej Rady Starożytności, zaprowadził ich do mrocznego i tajemniczego grobowca oznaczonego KV-35.
niewielkiej, bocznej sali dwie mumie od stuleci spoczywają tu bez trumny i bandaży. Naukowcy uważają, że kapłani przenieśli je z pierwotnego grobowca, aby ukryć przed złodziejami. Obie w różnych okresach uważano za szczątki królowej Nefertiti. Niektórzy twierdzą, że to mumia po prawej stronie, zwana starszą damą. Niedawno prasę światową obiegła informacja, że jest to mumia po lewej, zwana młodszą damą. Część egiptologów uważa, że to jest królowa Nefertiti. Naukowiec może ogłosić odkrycie, jeśli jest całkowicie pewny wyniku. Dlatego rozpoczynamy badania. Aby się o tym przekonać, po raz pierwszy do badania mumii wykorzystamy tomografię komputerową. Zespół badaczy szuka odpowiedzi. Chcą znaleźć naukowe dowody, że któraś z tych mumii to Nefertiti. Dlatego sięgnęli po najnowszą technologię. Tomograf komputerowy przywieziono tu wyłącznie po to, żeby rozwiązać tajemnicę sprzed 3000 lat. Naukowcy po raz pierwszy zastosują to urządzenie do badania mumii egipskich władców. Ta nieinwazyjna metoda pozwala obejrzeć szkielet na trójwymiarowych zdjęciach, niczego nie uszkadzając. Doktor Hawass zaprosił do współpracy radiologów, doktorów Ashrafa Selima i Hane Amera, aby pomogli mu w śledztwie. To tajemnicza mumia. Być może dziś się dowiemy, czy to królowa Nefertiti. W ostatnich latach wokół identyfikacji młodszej damy rozgorzało wiele dyskusji. Część naukowców opiera swoje teorie na następujących śladach. Obok mumii znaleziono odłamaną rękę z powitą bandażami. W zaciśniętej dłoni znajdowało się kiedyś berło, w Egipcie symbol najwyższej władzy faraona lub jego żony. Ponadto wgniecenie od opaski i podwójnie przekłute uszy są zbieżne z ostatnimi znanymi wizerunkami królowej. Inni badacze uważają te dowody za niewystarczające. Moim zdaniem ta teoria jest wyłącznie stekiem bzdur. Ta mumia w żadnym przypadku nie może być ciałem Nefertiti. W tym okresie żyło około 100 księżniczek. To może być każda z nich. Nefertiti nie była zwykłą księżniczką. Postarajmy się ocenić jej pozycję. Dziś jej twarz jest znana na całym świecie. Pochodząca z królewskiego rodu piękność została wybrana przez faraona Echnatona na żonę. Dzieje ich miłości wyryto w kamieniach. Mieli 6 córek. Część naukowców uważa, że faraon zapewnił ukochanej niezwykle wysoką pozycję nie tylko żony, lecz również współwładczyni. Chciał ją ukazać jako osobę, z którą dzieli władzę. Na kilku reliefach widzimy niezwykłą scenę. Nefertiti pokonuje wrogów Egiptu, jakby dowodziła armią, tak jak mąż. Połączył ich ten sam los. Oboje zniknęli w piaskach El Amarny. Doktor Hawass z zespołem naukowców przeanalizuje wynik tomografii komputerowej.
To badanie różni się od klasycznego prześwietlenia rentgenowskiego. 1700 zdjęć pozwoli nam ustalić wiek mumii. Egiptolodzy nie są zgodni co do najbardziej podstawowych faktów dotyczących młodszej damy. Teraz otrzymają zupełnie nowe informacje. Musimy odpowiedzieć na wiele pytań. Pojawiają się pierwsze zdjęcia. Naukowcy sporządzili listę cech, które muszą się zgadzać, aby ustalić, że to Nefertiti. Była 30-letnią kobietą, należącą do 18 dynastii, o długiej szyi, wydatnych kościach policzkowych, matką 6 córek. Nawet płci nie sposób od razu określić. Nie ma genitaliów. Ustalają, że to kobieta. Na pewno nie była chłopcem. Jest zapewne kobietą. Rozmiar bioder wskazuje, że mogła urodzić dzieci. Zęby mądrości, struktura i stan kośćca sugerują wiek zbliżony do długości życia królowej. Moim zdaniem po prawej jest ząb mądrości. Ma powyżej 22 lat. Nie mogę precyzyjnie określić górnej granicy. Należy wziąć pod uwagę wiek około 40, najwyżej 45 lat. Obiecujący początek. Za tydzień będziemy wiedzieli na pewno, czy to jest Nefertiti. Koncentrują się na najważniejszym śladzie. Odłamanym przedramieniu znalezionym w bandażach obok mumii. Wygląda na rękę królowej, dlatego powstała teoria, że mamy do czynienia z Nefertiti. Po kilku godzinach dr Amer odkrywa, że królewskie ramię nie pasuje do reszty ciała. Wydaje się natomiast, że do mumii należy znaleziona w pobliżu druga ręka. To niespodziewany zwrot w poszukiwaniach Nefertiti. Niezidentyfikowana mumia w tajemniczym grobowcu, podwójnie przekute uszy i królewska dłoń dały podstawy teorii, że mamy do czynienia ze szczątkami zaginionej pięknej władczyni. Naukowcy, oglądając tomogramy, mają wątpliwości dotyczące przedramienia. Sprawia wrażenie, że należało do królowej. W zaciśniętej dłoni mogła dzierżyć berło. Wskazuje na to również zgięcie w łokciu. W epoce Nefertiti skrzyżowane na piersiach mumii dłonie świadczyły, że mamy do czynienia z władcą. Mumia księżniczki miałaby wyprostowane ręce. Ponadto kapłani balsamujący zwłoki wybierali najlepszej jakości płótna, aby pokazać, że chodzi o kogoś ważnego. Ale królewskie ramię nie pasuje wielkością do tej mumii. Nie możemy zakładać, że należy właśnie do tych zwłok. Wygląda na to, że lepiej pasuje tu drugie ramię odnalezione obok. Czyżby identyfikacja Nefertiti oparto na błędnych podstawach? Naukowcy stosują najnowocześniejsze metody, aby rozwiązać zagadkę sprzed tysięcy lat. Poprzednie zespoły badaczy uznały wyprostowane ramię za zbyt długie. Gdy zmierzyli je radiolodzy, wykryli, że biorąc pod uwagę złamanie, ma identyczną długość co ramię przytwierdzone nadal do zwłok.
Natomiast tak zwane królewskie ramię ma nieodpowiednią długość i nie pasuje do reszty ciała. To nie jej ręka. Nie? Nie. Świetnie. Na 100%. Czyli to nie jest mumia naszej królowej. Owszem. To nie jest Nefertiti. Tomografia komputerowa dostarczyła dowodów, że królewskie ramię nie należy do tych zwłok. Są mocne podstawy, aby stwierdzić, że to nie może być Nefertiti. Musimy poszukać innej mumii. Badacze wracają zatem do Doliny Królów. W pobliżu grobu KV-35 znajduje się kolejna kaplica grobowa z okresu herezji amarneńskiej. Peter Lacovara należy do zespołu badającego grobowce pochodzące z tej epoki. Zamierzają odnaleźć wszystkie. Dotarli do grobu oznaczonego KV-55. To najbardziej intrygujący grobowiec odnaleziony w całej dolinie, budzący najwięcej kontrowersji. Nigdy nie został ukończony. Korytarz wejściowy wycięto starannie w skalę i ozdobiono. Jest długi i pochyły. Takie korytarze prowadziły zwykle do komór grobowych ukrytych pod ziemią. Ten grobowiec nie został ukończony. W roku 1907 archeolodzy odkryli złoty sarkofag z królewską mumią z okresu herezji amarneńskiej. Zaskoczyło ich, że mumii usunięto część twarzy i kartusz z imieniem władcy. Zniszczono grobowce wielu dostojników. Czy to była Nefertiti? Część naukowców uważa, że raczej jej mąż Echnaton, król heretyk, który przeprowadził w Egipcie religijną rewolucję. Inskrypcje otaczające mumię zawierały imiona członków władającego w El Amarnie rodu. Był tu Echnaton, jego matka królowa Teje i drugorzędna żona faraona Kija. Wszyscy doprowadzają nas do słynnego Tutanchamona, który był zapewne synem Echnatona. Zasiadł na tronie w El Amarnie po Echnatonie i Nefertiti. Czy coś łączy Tutanchamona z królewskim sarkofagiem w tym tajemniczym grobowcu? Sarkofag odnaleziono na ziemi. Przysypały go kamienie, które oderwały się od sklepienia. Przy ścianie stały fragmenty kapliczki, a na podłodze poniewierały się urny kanopskie. Można powiedzieć, że w grobowcu panował bałagan. Z całą pewnością była to mumia królewska z okresu herezji amarneńskiej. Jej identyfikacja pomoże zrozumieć skomplikowane dzieje ówcześnie panującej dynastii. Naukowcy powracają do Kairu. W Muzeum Egipskim spoczywa mumia z grobowca KV-55. Archeolodzy przenieśli ją tu 100 lat temu. Doktor Zahi Hawass przygotowuje mumię do badań. Naukowcy potwierdzili, że pochodzi z czasów Nefertiti. Doktor Hawass zamierza się przekonać, czy skrywa tajemnicę rodziny królewskiej. Przenosimy mumię odnalezioną w Dolinie Królów, aby zbadać ją przy pomocy tomografu komputerowego.
Wszystkie mumie z tego okresu są niezwykle cenne i rzadkie. Jeśli teoria doktora Hałasa zyska potwierdzenie, znalezisko może się okazać jeszcze cenniejsze. Dzięki tomogramom dokładniej poznamy tę mumię. Wcześniej wykonano tylko prześwietlenie rentgenowskie. Mumia po raz pierwszy opuszcza muzeum, aby trafić do tomografu komputerowego. Chcemy jak najwięcej się dowiedzieć o krewnych Nefertiti. Zahi Hałas podąża tropem tajemniczej dynastii. Egiptolodzy od 1907 roku zastanawiają się, kto spoczywał w grobowcu KV-55. Teraz zyskali możliwości techniczne, aby odpowiedzieć na to pytanie. Czy dzięki temu zidentyfikują również inne mumie? Szkielet trafia do wnętrza urządzenia. Dzięki wiązkom promieniowania powstają przekroje płaszczyzn milimetrowej grubości. Po prześwietleniu całego ciała otrzymamy ich ponad 1500. Razem stworzą trójwymiarowy obraz zwłok o niemal mikroskopowej dokładności. Już pierwsze tomogramy przynoszą ważne odkrycie. To był mężczyzna. Potwierdzają to rozmiary szczęki, skroni i kości miednicy. Czyli to nie jest mumia Nefertiti. Na kolejne rewelacje trzeba będzie poczekać. Po tygodniu dr Hałas idzie na spotkanie z radiologami. Zaraz obejrzymy wyniki. Najważniejsza rzecz, którą odkryliście, to fakt, że mężczyzna złożony w grobowcu KV-55 miał co najmniej 25 lat. Nie mniej. Świetnie. Przedział 25-40 lat ogranicza możliwości. Kolejne odkrycie ma większe znaczenie. Widzą czaszkę o wydłużonym, jajowatym kształcie. Naukowcy nazywają to długogłowiem. Uderzające podobieństwo do sławnego faraona Tutanchamona. Ta mumia przypomina wydłużoną głowę Tutanchamona. Różnica w wielkości czaszek wynosi zaledwie centymetr. Po prawej stronie mamy zdjęcie głowy Tutanchamona, a po lewej mumii z grobowca KV-55. Obie mają charakterystyczny kształt, który nazywamy długogłowiem. Potwierdzenie znajdujemy w dziełach sztuki. Tą cechą, którą odziedziczyły po Echnatonie jego dzieci, wyróżniała się dynastia z El Amarny. Na tym nie kończą się podobieństwa pomiędzy obiema czaszkami. Niemal identyczne są szczęka i kości policzkowe. Uderzająca zbieżność kształtu żuchwy. W obu kręgosłupach są ślady skoliozy. Mają niewykształcone zęby mądrości. Po prawej stronie górnej szczęki widać niecałkowicie wykształcony ząb mądrości. Jak u Tutanchamona. Najbardziej intrygującym podobieństwem okazuje się rozszczep podniebienia, które u obu mumii wygląda niemal identycznie. W trakcie normalnego rozwoju lewa i prawa część podniebienia się zrastają. Czasem ten proces się nie kończy. U Tutanchamona pozostała szparka podobna jest u badanej mumii. Rozszczep podniebienia i długogłowie bywa dziedziczone po ojcu przez syna, w tym przypadku Tutanchamona. Czy badacze odnaleźli mumię Echnatona? Analiza sarkofagu z grobowca KV-55 potwierdza tę teorię.
Usunięto wprawdzie kartusz z imieniem zmarłego. Na resztkach złotych listków znalezionych wewnątrz sarkofagu oraz hieroglifach otaczających kartusz pozostały jednak ślady wskazujące, że imię zmarłego brzmiało Echnaton. Sir Alan Gardner, jeden z najwybitniejszych znawców hieroglifów, starannie zbadał inskrypcję wewnątrz trumny i oświadczył, że jego zdaniem należała do Echnatona. Zespół doktora Zahi Hawassa zgromadził dowody na poparcie tezy, że odnaleźli Echnatona. Logiczny wniosek. Na podstawie wieku szkieletu oraz inskrypcji wewnątrz trumny możemy stwierdzić, że w grobowcu KV-55 spoczywała zapewne mumia Echnatona. Naukowcy nie mają stuprocentowej pewności, ale wiele wskazuje na to, że odnaleźli męża królowej Nefertiti, ojca Tutanchamona. Echnaton spoczywałby zaledwie 30 metrów od grobowca syna. Skąd się tam wziął? Czy Tutanchamon przeniósł zwłoki ojca, aby wspólnie spędzili wieczność? Czy kolejne zagadki rozwiążemy dzięki mumiom kobiet z grobu KV-35? Badania wchodzą w nową fazę. Powstaje zdumiewająca teoria. Naukowcy ponownie koncentrują się na tajemniczych damach. W laboratorium radiologowie zajmują się czaszką młodszej damy. Wiedzą, że nie należy do Nefertiti. Część badaczy uważa ją za księżniczkę dynastii z El Amarny. Wskazuje na to sposób mumifikacji. Ale o wiele większe znaczenie ma jednak coś innego. Na policzku znajduje się widoczna nawet gołym okiem rana. Niektórzy egiptolodzy sądzili, że to sprawka złodziei grobowców bezczeszczących ciało Nefertiti już po mumifikacji. Doktor Hawass ma jednak wątpliwości. Co bym zrobił, gdybym wiedział, że to jej mumia i chciał się zemścić? Dobrałbym się do bezbronnych zwłok i tylko tyle zrobił? Dlaczego nie zniszczyłem całej twarzy, całego ciała? Czemu go stąd nie wyrzuciłem? To nie był akt zemsty. Tomogramy zmuszają do postawienia intrygujących pytań. Widzę tu dowody czegoś innego. Szczęka została zniszczona, ale w zwojach bandaży nie ma kawałków kości ani ciała. Tymczasem radiolodzy dostrzegają na zdjęciach jamy ustnej ułamki kości i pokruszony ząb. Tu jest jeden. A tu drugi. Zagłębienie wypełnia żywica, która zalepiła ranę. Do wnętrza mumii włożyli żywicę i ząb. Czyli najpierw połamano kości i ząb, a dopiero później dokonano mumifikacji. Dlatego powinniśmy założyć, że rana została zadana przed śmiercią. Sytuacja staje się poważna. Musimy pójść dalej w rozważaniach. Załóżmy, że ta kobieta została zamordowana.
Ranę zadano ciężkim przedmiotem, dlatego do jamy ustnej dostały się odłamki kości. Balsamiści mieli trudne zadanie, przygotowując ciało do pochówku. Oczyścili ranę, a następnie zalali żywicą. Na podstawie tego zdjęcia, na którym widać znajdujące się głęboko fragmenty kości, wnioskuję, że były tam, kiedy podczas balsamowania zalano ranę żywicą. Badacze znaleźli również długie nacięcie na lewym żebrze. Znowu pomyśleli o morderstwie. Rana wygląda na zadaną przed śmiercią, ponieważ widać wgłębienie w ciele owinięte bandażami i zalane żywicą do balsamowania. Naukowcy, badając szczękę, odkryli krwiaki, które tworzą się, gdy pękną naczynia krwionośne. Może to nastąpić wyłącznie za życia. Potwierdza to teorię, że odnaleźli ranę, która była przyczyną śmierci, co wskazywałoby na morderstwo lub tragiczny wypadek. Czyżby ofiara zabójstwa? Kim była ta kobieta? Czaszka młodszej damy nie jest wydłużona jak u Echnatona, ale ma inne charakterystyczne cechy. Jest asymetryczna, z niedorozwiniętą lewą stroną i niezwykłym wyrostkiem kostnym z tyłu. Dodatkowy fragment pomiędzy tylnymi płatami. Tylko jedna osoba w rodzinie królewskiej ma coś podobnego. Tutanchamon. Badacze zastanawiają się, czy to może być jego matka. I co się z nią stało? Nefertiti nie była jedyną żoną Echnatona. Jak większość faraonów, miał podrzędną żonę. Nazywała się Kija i była zapewne cudzoziemską księżniczką. Król nadał jej miano wielce umiłowanej żony. Z jaką reakcją się spotkała, przybywając do pałacu? Nefertiti i Echnaton mieli 6 córek, ale nie doczekali się dziedzica. Jeżeli mniej więcej w połowie panowania faraona na dworze zjawiła się Kija i urodziła mu syna, znanego później jako Tutanchamon, co czuła i jak się zachowywała Nefertiti? Doktor Zahi Hawass sądzi, że wykorzystała okazję narodzin męskiego potomka, aby wychować go jak własnego syna. Gdy podrósł, wydała go za jedną ze swoich córek, aby zachować ciągłość rodu. Uważam, że uczyniła go królem Egiptu. Był młody, potrzebował opieki kogoś dorosłego i tę funkcję podjęła zapewne Nefertiti. Nie wiadomo, co stało się z Kiją. Zniknęła w 12 roku panowania Echnatona. Wielu egiptologów uważa, że zmarła wkrótce po urodzeniu Tutanchamona. Czy to mumia jego matki? Niewykluczone, że odnaleźliśmy ciało matki Tutanchamona, która nazywała się Kija. Sugerowałoby to także miejsce jej spoczynku. Zespół ustalił prawdopodobną lokalizację grobowca ojca Tutanchamona w Dolinie Królów. Czy znalazła się tutaj także mumia jego matki? Teraz naukowcy zajęli się drugą mumią z grobowca KV-35, tak zwaną starszą damą. Zamierzają ustalić tożsamość kobiety i jej koligacje rodzinne. Jest wyjątkowo piękna. Ma delikatne rysy twarzy,
i długie, faliste włosy. Nic dziwnego, że wielu egiptologów, a wśród nich dr Susan James, uważa ją za Nefertiti. Zwraca uwagę uderzające fizyczne podobieństwo do wizerunków królowej. Jest taka drobna. Niesamowite. Pierwszy raz oglądam tę mumię w grobowcu. Wspaniały widok. Ma delikatne, szlachetne rysy. Za życia musiała być wyjątkowo piękna. Rzuca się w oczy rowek biegnący od nasady nosa do górnej wargi. Kwadratowy kształt szczęki i wydłużona szyja. Zgodnie z wizerunkami Nefertiti. Skrzyżowana lewa dłoń z wyciągniętym kciukiem, co sugeruje, że trzymała berło w kształcie lotosu. Imponujące, niezwykłe włosy. Zdaniem dr Susan James, te cechy wskazują na Nefertiti, ale mamy równie silne dowody zaprzeczające tej tezie. W grobowcu Tutanchamona odnaleziono maleńką trumnę oznaczoną imieniem królowej Teje, zawierającą pukiel włosów. W roku 1978 naukowcy poddali go analizie pod mikroskopem elektronowym. Porównali je z włosami starszej damy. Odkryli, że pochodziły od tej samej osoby. Czyli to babka Tutanchamona, matka Echnatona, królowa Teje. Przez lata kwestionowano dokładność badań mikroskopem elektronowym. Zespół doktora Hawassa postanowił ustalić tożsamość mumii za pomocą tomografii komputerowej. Początkowo badanie wydaje się potwierdzać teorię dr James. Kwadratowa szczęka, wydatne kości policzkowe i wydłużona szyja. Lewa ręka zgięta w pozycji królewskiej. Mumia pochodzi z XVIII dynastii, ale mumifikację przeprowadzono staranniej niż w przypadku młodszej damy. Naukowcy dostrzegają nieznaczną degenerację kręgosłupa i kolan, co by wskazywało na wiek od 40 do 60 lat. To nie pasuje do Nefertiti, lecz do królowej Teje. Historycy uważają, że zmarła około 50, co zgadza się z tomogramami. Dr Hawass uważa, że była to królowa Teje. Na podstawie wyników badań przekazanych mi przez radiologów uważam, że zmarła pomiędzy 40 a 50 rokiem życia i należała do 18 dynastii. Sprawia wrażenie silnej. To najprawdopodobniej królowa Teje. Była jedną z wielkich władczyń Egiptu. Odegrała zapewne istotną rolę, kiedy dwór amarneński stracił na znaczeniu i chylił się ku upadkowi. Dr Hawass uważa ją za typową teściową, w tym przypadku Nefertiti, która wywołała konflikt pomiędzy małżonkami. Spełniła bardzo ważną rolę w okresie herezji amarneńskiej.
Wiemy, że około 12 roku panowania Echnatona Nefertiti zniknęła. W tym czasie do El Amarny przybyła królowa Teje. Mogła dostrzec niebezpieczeństwa, których nie zauważał syn. Jego rewolucja religijna poniosła klęskę. Stolicy w El Amarnie groziła zagłada. Uważam, że Echnaton nie zdawał sobie sprawy, co dzieje się w kraju. Królowa Teje przybyła udzielić mu rady. Dziś, gdy w domu zjawia się teściowa, dochodzi do podobnych niesnasek, jak w starożytności. Faraonowie nie różnili się od nas. Kiedy królowa Teje przybyła do El Amarny, zatruła związek syna z żoną. Nefertiti znika. W Egipcie rośnie niezadowolenie. Losy herezji amarneńskiej są zagrożone. Ostatecznie nowatorska koncepcja religijna i eksperyment społeczny kończą się porażką. Wizerunki Nefertiti i Echnatona zostają usunięte ze ścian świątyń. Stolica ulega zagładzie, a wraz z nią nowa religia i struktura polityczna. Syn Echnatona pozostaje u władzy. Jest ostatnim przedstawicielem 18 dynastii. To słynny faraon Tutanchamon. Odziedziczył po ojcu nie tylko tron, ale również podzielony nieudaną rewolucją kraj. Nie wiemy, w jaki sposób utrzymał władzę. Najważniejsze, że przywrócił dawny porządek. Powróciła stara religia, kapłani i struktura władzy. Przeniósł się nawet do poprzedniej stolicy. Egipt odrodził się w formie, którą chciał zniszczyć Echnaton. Syn publicznie odciął się od wierzeń ojca. Zmienił imię, które ten mu nadał. Z Tutanchatona, czyli sługi ojcowskiego boga słońca Atona, stał się Tutanchamonem, sługą starego boga Amona. Jakby El Amarna nigdy nie istniała. Postanowił wznieść swój grobowiec na starym cmentarzysku, gdzie pochowano przed nim wielu faraonów, w Dolinie Królów, 300 kilometrów od El Amarny. Tutaj jego grobowiec odkryto w roku 1922, a w 2005 mumię przewieziono na badanie tomografem komputerowym. Zespół doktora Hałasa chce teraz odkryć, jak te mumie trafiły do sąsiednich grobowców oraz co to oznacza. Odpowiedź może się znajdować w El Amarnie. Kiedyś była stolicą Imperium Echnatona. Dziś pozostały po niej ruiny ukryte w piasku. Tu był dom Nefertiti, Echnatona, małego Tutanchamona i całej rodziny. Tutaj rozegrał się dramat. Stolica i utopijne marzenia zniknęły bez śladu. Mark Gabold z Uniwersytetu w Montpellier pracuje tu od 1999 roku, badając puste grobowce. Szuka odpowiedzi na pytanie, co się stało z ich zawartością. W trakcie wykopalisk odnalazł fragmenty kamiennych sarkofagów.
Ślady potwierdzają jego teorię. Tutaj została złożona rodzina królewska władająca w El Amarnie. Później mumię przeniesiono do nekropolii w Dolinie Królów. Z całą pewnością trafili do Teb. Tak się stało z ciałem Echnatona. Uważam, że odnaleziono je w grobowcu numer 55 w Dolinie Królów. Faraon nie odbył tej podróży samotnie. Towarzyszyły mu zapewne mumie najbliższych krewnych Tutanchamona. W starożytnym Egipcie największe znaczenie miała przeprawa przez Nil do Doliny Królów, gdzie znajdowały się wrota do wieczności. Być może Tutanchamon chciał, by towarzyszyli mu najbliżsi krewni. To bardzo ważna teoria. Pozostali ludzie lojalni wobec Echnatona. Jego syn władał od 9 do 19 roku życia. Uważam, że po 10 latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów. Ojca, babki i być może matki. Wszyscy znaleźli się w pobliżu. Szukaliśmy Nefertiti, a znaleźliśmy prawdopodobnie członków jej najbliższej rodziny. Pochowanych blisko siebie w Dolinie Królów. Niewykluczone, że sprowadził ich tu słynny członek dynastii Tutanchamon. A co z samą Nefertiti? Jej szczątki spoczywają zapewne gdzie indziej i czekają na odkrycie. W Dolinie Królów pozostały niezbadane obszary. Na pewno znajdziemy tam kolejne grobowce. Nasza opowieść kończy się, jak na prawdziwą historię przystało. Nie mamy rozwiązania rodem z powieści detektywistycznej, tylko odpowiedzi, z których rodzą się kolejne pytania. Udało się nam zidentyfikować członków królewskiego rodu z El Amarny, wykluczyć jedną podejrzaną i ustalić wzajemne powiązania. Nefertiti nadal nam umyka. Szukając Nefertiti, doszliśmy do ważnych wniosków. Uzyskaliśmy dowód, że wbrew powszechnym przekonaniom nie są to szczątki królowej. Udało się nam także ustalić, że wszyscy tu pochowani należeli do królewskiego rodu z El Amarny. That all these people belong to the family of Amarna, and this is very important conclusion. Grobowiec Tutanchamona zasłynął odnalezionymi wewnątrz skarbami. Okazało się, że wokół znajdują się skromniejsze grobowce członków jego rodziny, należących do zaginionej dynastii. Mumie jego bliskich przeniesiono tu z ruin stolicy, aby mogli wspólnie wyruszyć w podróż do zaświatów.
Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Danuta Dowiat. Czytała Krystyna Czubówna. Lewa ręka zgięta w pozycji królewskiej. Mumia pochodzi z XVIII dynastii, ale mumifikację przeprowadzono staranniej niż w przypadku młodszej damy. Naukowcy dostrzegają nieznaczną degenerację kręgosłupa i kolan, co by wskazywało na wiek od 40 do 60 lat. To nie pasuje do Nefertiti, lecz do królowej Teje. Historycy uważają, że zmarła około 50, co zgadza się z tomogramami. Dr Hałas uważa, że była to królowa Teje. Na podstawie wyników badań przekazanych mi przez radiologów uważam, że zmarła pomiędzy 40 a 50 rokiem życia i należała do 18 dynastii. Sprawia wrażenie silnej. To najprawdopodobniej królowa Teje. Była jedną z wielkich władczyń Egiptu. Odegrała zapewne istotną rolę, kiedy dwór amarneński stracił na znaczeniu i chylił się ku upadkowi. Dr Hałas uważa ją za typową teściową, w tym przypadku Nefertiti, która wywołała konflikt pomiędzy małżonkami. Spełniła bardzo ważną rolę w okresie herezji amarneńskiej. Wiemy, że około 12 roku panowania Echnatona Nefertiti zniknęła. W tym czasie do El Amarny przybyła królowa Teje. Mogła dostrzec niebezpieczeństwa, których nie zauważał syn. Jego rewolucja religijna poniosła klęskę. Stolicy w El Amarnie groziła zagłada. Uważam, że Echnaton nie zdawał sobie sprawy, co dzieje się w kraju. Królowa Teje przybyła udzielić mu rady. Dziś, gdy w domu zjawia się teściowa, dochodzi do podobnych niesnasek, jak w starożytności. Faraonowie nie różnili się od nas. Kiedy królowa Teje przybyła do El Amarny, zatruła związek syna z niewykształcone zęby mądrości. Po prawej stronie górnej szczęki widać niecałkowicie wykształcony ząb mądrości. Jak u Tutanchamona. Najbardziej intrygującym podobieństwem okazuje się rozszczep podniebienia, które u obu mumii wygląda niemal identycznie. W trakcie normalnego rozwoju lewa i prawa część podniebienia się zrastają. Czasem ten proces się nie kończy. U Tutanchamona pozostała szparka podobna jest u badanej mumii. Rozszczep podniebienia i długogłowie bywa dziedziczone po ojcu przez syna, w tym przypadku Tutanchamona. Czy badacze odnaleźli mumię Echnatona? Analiza sarkofagu z grobowca KV-55 potwierdza tę teorię. Usunięto wprawdzie kartusz z imieniem zmarłego. Na resztkach złotych listków znalezionych wewnątrz sarkofagu oraz hieroglifach otaczających kartusz pozostały jednak ślady wskazujące, że imię zmarłego brzmiało Echnaton. Sir Alan Gardner, jeden z najwybitniejszych znawców hieroglifów, starannie zbadał inskrypcję wewnątrz trumny i oświadczył, że jego zdaniem należała do Echnatona. Belonged to Akhenaten.
Zespół doktora Zahi Hawassa zgromadził dowody na poparcie tezy, że odnaleźli Echnatona. Logiczny wniosek. Na podstawie wieku szkieletu oraz inskrypcji wewnątrz trumny możemy stwierdzić, że w grobowcu KV-55 spoczywała zapewne mumia Echnatona. Naukowcy nie mają stuprocentowej pewności, ale wiele wskazuje na to, że odnaleźli męża królowej Nefertiti, ojca Tutanchamona. Echnaton spoczywałby zaledwie 30 metrów od grobowca syna. Skąd się tam wziął? Czy Tutanchamon przeniósł zwłoki ojca, aby wspólnie spędzili wieczność? Czy kolejne zagadki rozwiążemy dzięki mumiom kobiet z grobu KV-35? Badania wchodzą w nowo... W starożytnym Egipcie największe znaczenie miała przeprawa przez Nil do Doliny Królów, gdzie znajdowały się wrota do wieczności. Być może Tutanchamon chciał, by towarzyszyli mu najbliżsi krewni. To bardzo ważna teoria. Pozostali ludzie lojalni wobec Echnatona. Jego syn władał od 9 do 19 roku życia. Uważam, że po 10 latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów. Ojca, babki i być może matki. Wszyscy znaleźli się w pobliżu. Szukaliśmy Nefertiti, a znaleźliśmy prawdopodobnie członków jej najbliższej rodziny. Pochowanych blisko siebie w Dolinie Królów. Niewykluczone, że sprowadził ich tu słynny członek dynastii Tutanchamon. A co z samą Nefertiti? Jej szczątki spoczywają zapewne gdzie indziej i czekają na odkrycie. W Dolinie Królów pozostały niezbadane obszary. Na pewno znajdziemy tam kolejne grobowce. Nasza opowieść kończy się, jak na prawdziwą historię przystało. Nie mamy rozwiązania rodem z powieści detektywistycznej, tylko odpowiedzi, z których rodzą się kolejne pytania. Udało się nam zidentyfikować członków królewskiego rodu z El Amarny, wykluczyć jedną podejrzaną i ustalić wzajemne powiązania. Nefertiti nadal nam umyka. W starożytnym Egipcie największe znaczenie miała przeprawa przez Nil do Doliny Królów, gdzie znajdowały się wrota do wieczności. Być może Tutanchamon chciał, by towarzyszyli mu najbliżsi krewni. To bardzo ważna teoria.
Pozostali ludzie lojalni wobec Echnatona. Jego syn władał od 9 do 19 roku życia. Uważam, że po 10 latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów. Ojca, babki i być może matki. Wszyscy znaleźli się w pobliżu. Szukaliśmy Nefertiti, a znaleźliśmy prawdopodobnie członków jej najbliższej rodziny. Pochowanych blisko siebie w Dolinie Królów. Niewykluczone, że sprowadził ich tu słynny członek dynastii Tutanchamon. A co z samą Nefertiti? Jej szczątki spoczywają zapewne gdzie indziej i czekają na odkrycie. W Dolinie Królów pozostały niezbadane obszary. Na pewno znajdziemy tam kolejne grobowce. Nasza opowieść kończy się, jak na prawdziwą historię przystało. Nie mamy rozwiązania rodem z powieści detektywistycznej, tylko odpowiedzi, z których rodzą się kolejne pytania. Udało się nam zidentyfikować członków królewskiego rodu z El Amarny, wykluczyć jedną podejrzaną i ustalić wzajemne powiązania. Nefertiti nadal nam umyka. Susan James uważa ją za Nefertiti. Zwraca uwagę uderzające fizyczne podobieństwo do wizerunków królowej. Jest taka drobna. Niesamowite. Pierwszy raz oglądam tę mumię w grobowcu. Wspaniały widok. Ma delikatne, szlachetne rysy. Za życia musiała być wyjątkowo piękna. Rzuca się w oczy rowek biegnący od nasady nosa do górnej wargi. Kwadratowy kształt szczęki i wydłużona szyja. Zgodnie z wizerunkami Nefertiti. Skrzyżowana lewa dłoń z wyciągniętym kciukiem, co sugeruje, że trzymała berło w kształcie lotosu. Imponujące, niezwykłe włosy. Zdaniem dr Susan James, te cechy wskazują na Nefertiti, ale mamy równie silne dowody zaprzeczające tej tezie. W grobowcu Tutanchamona odnaleziono maleńką trumnę oznaczoną imieniem królowej Teje, zawierającą pukiel włosów. W roku 1978 naukowcy poddali go analizie pod mikroskopem elektronowym. Porównali je z włosami starszej damy. Odkryli, że pochodziły od tej samej osoby. Czyli to babka Tutanchamona, matka Echnatona, królowa Teje. Przez lata kwestionowano dokładność badań mikroskopem elektronowym.
Zespół doktora Hawassa postanowił ustalić tożsamość mumii za pomocą tomografii komputerowej. Początkowo badanie wydaje się potwierdzać teorię dr James. Kwadratowa szczęka, wydatne kości policzkowe i wydłużona szyja. Tomografia komputerowa dostarczyła dowodów, że królewskie ramię nie należy do tych zwłok. Są mocne podstawy, aby stwierdzić, że to nie może być Nefertiti. Musimy poszukać innej mumii. Badacze wracają zatem do Doliny Królów. W pobliżu grobu KV-35 znajduje się kolejna kaplica grobowa z okresu herezji amarneńskiej. Peter Lacovara należy do zespołu badającego grobowce pochodzące z tej epoki. Zamierzają odnaleźć wszystkie. Dotarli do grobu oznaczonego KV-55. To najbardziej intrygujący grobowiec odnaleziony w całej dolinie, budzący najwięcej kontrowersji. Nigdy nie został ukończony. Korytarz wejściowy wycięto starannie w skalę i ozdobiono. Jest długi i pochyły. Takie korytarze prowadziły zwykle do komór grobowych ukrytych pod ziemią. Ten grobowiec nie został ukończony. W roku 1907 archeolodzy odkryli złoty sarkofag z królewską mumią z okresu herezji amarneńskiej. Zaskoczyło ich, że mumii usunięto część twarzy i kartusz z imieniem władcy. Zniszczono grobowce wielu dostojników. Czy to była Nefertiti? Część naukowców uważa, że raczej jej mąż Echnaton, król heretyk, który przeprowadził w Egipcie religijną rewolucję. Inskrypcje otaczające mumię zawierały imiona członków władającego w El Amarnie rodu. Był tu Echnaton, jego matka królowa Teje i drugorzędna żona faraona Kija. Wszyscy doprowadzają nas do słynnego Tutanchamona, który był zapewne synem Echnatona. Zasiadł na tronie w El Amarnie po Echnatonie i Nefertiti. Czy coś łączy Tutanchamona z królewskim sarkofagiem w tym... Odkryli, że pochodziły od tej samej osoby. Czyli to babka Tutanchamona, matka Echnatona, królowa Teje. Przez lata kwestionowano dokładność badań mikroskopem elektronowym. Zespół doktora Hawassa postanowił ustalić tożsamość mumii za pomocą tomografii komputerowej. Początkowo badanie wydaje się potwierdzać teorię dr James. Kwadratowa szczęka, wydatne kości policzkowe i wydłużona szyja. Lewa ręka zgięta w pozycji królewskiej. Mumia pochodzi z XVIII dynastii, ale mumifikację przeprowadzono staranniej niż w przypadku młodszej damy. Naukowcy dostrzegają nieznaczną degenerację kręgosłupa i kolan, co by wskazywało na wiek od 40 do 60 lat. To nie pasuje do Nefertiti, lecz do królowej Teje. Historycy uważają, że zmarła około 50, co zgadza się z tomogramami. Dr Hawass uważa, że była to królowa Teje.
Na podstawie wyników badań przekazanych mi przez radiologów uważam, że zmarła pomiędzy 40 a 50 rokiem życia i należała do 18 dynastii. Sprawia wrażenie silnej. To najprawdopodobniej królowa Teje. Była jedną z wielkich władczyń Egiptu. Odegrała zapewne istotną rolę, kiedy dwór amarneński stracił na znaczeniu i chylił się ku upadkowi. Doktor Hawass uważa ją za typową teściową, w tym przypadku Nefertiti, która wywołała konflikt pomiędzy małżonkami. Spełniła bardzo ważną rolę w okresie herezji amarneńskiej. Wiemy, że około 12 roku panowania Echnatona Nefertiti zniknęła. W tym czasie do El Amarny przybyła królowa Teje. Mogła dostrzec niebezpieczeństwa, których nie zauważał syn Echnatona, małego Tutanchamona i całej rodziny. Tutaj rozegrał się dramat. Stolica i utopijne marzenia zniknęły bez śladu. Mark Gabold z Uniwersytetu w Montpellier pracuje tu od 1999 roku, badając puste grobowce. Szuka odpowiedzi na pytanie, co się stało z ich zawartością. W trakcie wykopalisk odnalazł fragmenty kamiennych sarkofagów. Ślady potwierdzają jego teorię. Tutaj została złożona rodzina królewska władająca w El Amarnie. Później mumię przeniesiono do nekropolii w Dolinie Królów. Z całą pewnością trafili do Teb. Tak się stało z ciałem Echnatona. Uważam, że odnaleziono je w grobowcu numer 55 w Dolinie Królów. Faraon nie odbył tej podróży samotnie. Towarzyszyły mu zapewne mumie najbliższych krewnych Tutanchamona. W starożytnym Egipcie największe znaczenie miała przeprawa przez Nil do Doliny Królów, gdzie znajdowały się wrota do wieczności. Być może Tutanchamon chciał, by towarzyszyli mu najbliżsi krewni. To bardzo ważna teoria. Pozostali ludzie lojalni wobec Echnatona. Jego syn władał od 9 do 19 roku życia. Uważam, że po 10 latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów. Skoliozy. Mają niewykształcone zęby mądrości. Po prawej stronie górnej szczęki widać niecałkowicie wykształcony ząb mądrości. Jak u Tutanchamona. Najbardziej intrygującym podobieństwem okazuje się rozszczep podniebienia, które u obu mumii wygląda niemal identycznie. W trakcie normalnego rozwoju lewa i prawa część podniebienia się zrastają. Czasem ten proces się nie kończy. U Tutanchamona pozostała szparka podobna jest u badanej mumii.
rozszczep podniebienia i długogłowie bywa dziedziczone po ojcu przez syna, w tym przypadku Tutenchamona. Czy badacze odnaleźli mumię Echnatona? Analiza sarkofagu z grobowca KV-55 potwierdza tę teorię. Usunięto wprawdzie kartusz z imieniem zmarłego. Na resztkach złotych listków znalezionych wewnątrz sarkofagu oraz hieroglifach otaczających kartusz pozostały jednak ślady wskazujące, że imię zmarłego brzmiało Echnaton. Sir Alan Gardner, jeden z najwybitniejszych znawców hieroglifów, starannie zbadał inskrypcję wewnątrz trumny i oświadczył, że jego zdaniem należała do Echnatona. Zespół doktora Zahi Hawasa zgromadził dowody na poparcie tezy, że odnaleźli Echnatona. Logiczny wniosek. Na podstawie wieku szkieletu oraz inskrypcji wewnątrz trumny możemy stwierdzić, że w grobowcu KV-55 spoczywała zapewne mumia Echnatona. Naukowcy nie mają stuprocentowej pewności, ale wiele wskazuje na to, że odnaleźli męża królowej Nefertiti, ojca Tutanchamona. Echnaton spoczywałby zaledwie 30 metrów od grobowca syna. Skąd się tam wziął? Czy Tutanchamon przeniósł zwłoki ojca, aby wspólnie spędzili wieczność? Czy kolejne zagadki rozwiążemy dzięki mumiom kobiet z grobu KV-35? Rozszczep podniebienia i długogłowie bywa dziedziczone po ojcu przez syna, w tym przypadku Tutanchamona. Czy badacze odnaleźli mumię Echnatona? Analiza sarkofagu z grobowca KV-55 potwierdza tę teorię. Usunięto wprawdzie kartusz z imieniem zmarłego. Na resztkach złotych listków znalezionych wewnątrz sarkofagu oraz hieroglifach otaczających kartusz pozostały jednak ślady wskazujące, że imię zmarłego brzmiało Echnaton. Sir Alan Gardner, jeden z najwybitniejszych znawców hieroglifów, starannie zbadał inskrypcję wewnątrz trumny i oświadczył, że jego zdaniem należała do Echnatona. Zespół doktora Zahi Hawasa zgromadził dowody na poparcie tezy, że odnaleźli Echnatona. Logiczny wniosek. Na podstawie wieku szkieletu oraz inskrypcji wewnątrz trumny możemy stwierdzić, że w grobowcu KV-55 spoczywała zapewne mumia Echnatona. Naukowcy nie mają stuprocentowej pewności, ale wiele wskazuje na to, że odnaleźli męża królowej Nefertiti, ojca Tutanchamona. Echnaton spoczywałby zaledwie 30 metrów od grobowca syna. Skąd się tam wziął? Czy Tutanchamon przeniósł zwłoki ojca, aby wspólnie spędzili wieczność? Czy kolejne zagadki rozwiążemy dzięki mumiom kobiet z grobu KV-35? Badania wchodzą w nową fazę. Powstaje zdumiewająca teoria. Naukowcy ponownie koncentrują się na tajemniczych damach.
W laboratorium radiologowie zajmują się czaszką młodszej damy. Wiedzą, że nie należy do Nefertiti. Część badaczy uważa ją za księżniczkę dynastii z El Amarny. Wskazuje na to sposób mumifikacji. Ale o wiele większe znaczenie ma również współwładczyni. Chciał ją ukazać jako osobę, z którą dzieli władzę. Na kilku reliefach widzimy niezwykłą scenę. Nefertiti pokonuje wrogów Egiptu, jakby dowodziła armią, tak jak mąż. Połączył ich ten sam los. Oboje zniknęli w piaskach El Amarny. Dr Hałas z zespołem naukowców przeanalizuje wynik tomografii komputerowej. To badanie różni się od klasycznego prześwietlenia rentgenowskiego. 1700 zdjęć pozwoli nam ustalić wiek mumii. Egiptolodzy nie są zgodni co do najbardziej podstawowych faktów dotyczących młodszej damy. Teraz otrzymają zupełnie nowe informacje. Musimy odpowiedzieć na wiele pytań. Pojawiają się pierwsze zdjęcia. Naukowcy sporządzili listę cech, które muszą się zgadzać, aby ustalić, że to Nefertiti. Była 30-letnią kobietą, należącą do 18 dynastii, o długiej szyi, wydatnych kościach policzkowych, matką 6 córek. Nawet płci nie sposób od razu określić. Nie ma genitaliów. Ustalają, że to kobieta. Na pewno nie była chłopcem. Jest zapewne kobietą. Rozmiar bioder wskazuje, że mogła urodzić dzieci. Zęby mądrości, struktura i stan kośćca sugerują wiek zbliżony do długości życia królowej. Moim zdaniem po prawej jest ząb mądrości. Ma powyżej 22 lat. Nie mogę precyzyjnie określić górnej granicy. Należy wziąć pod uwagę wiek około 40, najwyżej 45 lat. Obiecujący początek. Za tydzień będziemy wiedzieli na pewno, czy to jest Nefertiti. Koncentrują się na najważniejszym śladzie. Odłamanym przedramieniu znaleziono. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów. Ojca, babki i być może matki. Wszyscy znaleźli się w pobliżu. Szukaliśmy Nefertiti, a znaleźliśmy prawdopodobnie członków jej najbliższej rodziny. Pochowanych blisko siebie w Dolinie Królów. Niewykluczone, że sprowadził ich tu słynny członek dynastii Tutanchamon. A co z samą Nefertiti? Jej szczątki spoczywają zapewne gdzie indziej i czekają na odkrycie. W Dolinie Królów pozostały niezbadane obszary. Na pewno znajdziemy tam kolejne grobowce. Nasza opowieść kończy się, jak na prawdziwą historię przystało. Nie mamy rozwiązania rodem z powieści detektywistycznej, tylko odpowiedzi, z których rodzą się kolejne pytania. Udało się nam zidentyfikować członków królewskiego rodu z El Amarny, wykluczyć jedną podejrzaną i ustalić wzajemne powiązania.
Nefertiti nadal nam umyka. W starożytnym Egipcie największe znaczenie miała przeprawa przez Nil do Doliny Królów, gdzie znajdowały się wrota do wieczności. Być może Tutanchamon chciałby towarzyszyli mu najbliżsi krewni. To bardzo ważna teoria. Pozostali ludzie lojalni wobec Echnatona. Jego syn władał od 9 do 19 roku życia. Uważam, że po 10 latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Naukowcy, badając szczękę, odkryli krwiaki, które tworzą się, gdy pękną naczynia krwionośne. Może to nastąpić wyłącznie za życia. Potwierdza to teorię, że odnaleźli ranę, która była przyczyną śmierci, co wskazywałoby na morderstwo lub tragiczny wypadek. Czyżby ofiara zabójstwa? Kim była ta kobieta? Czaszka młodszej damy nie jest wydłużona jak u Echnatona, ale ma inne charakterystyczne cechy. Jest asymetryczna, z niedorozwiniętą lewą stroną i niezwykłym wyrostkiem kostnym z tyłu. Dodatkowy fragment pomiędzy tylnymi płatami. Tylko jedna osoba w rodzinie królewskiej ma coś podobnego. Tutanchamon. Badacze zastanawiają się, czy to może być jego matka. I co się z nią stało? Nefertiti nie była jedyną żoną Echnatona. Jak większość faraonów, miał podrzędną żonę. Nazywała się Kija i była zapewne cudzoziemską księżniczką. Król nadał jej miano wielce umiłowanej żony. Z jaką reakcją się spotkała, przybywając do pałacu? Nefertiti i Echnaton mieli 6 córek, ale nie doczekali się dziedzica. Jeżeli mniej więcej w połowie panowania faraona na dworze zjawiła się Kija i urodziła mu syna, znanego później jako Tutanchamon, co czuła i jak się zachowywała Nefertiti? Doktor Zahi Hawass sądzi, że wykorzystała okazję narodzin męskiego potomka, aby wychować go jak własnego syna. Gdy podrósł, wydała go za jedną ze swoich córek, aby zachować ciągłość rodu. Uważam, że uczyniła go królem Egiptu. Był młody, potrzebował opieki kogoś dorosłego i tę funkcję podjęła zapewne Nefertiti. Nie wiadomo, co stało się z Kiją. Zniknęła w 12 roku panowania Echnatona. Wielu egiptologów uważniej mumię przeniesiono do nekropolii w Dolinie Królów. Z całą pewnością trafili do Teb. Tak się stało z ciałem Echnatona. Uważam, że odnaleziono je w grobowcu numer 55 w Dolinie Królów. Faraon nie odbył tej podróży samotnie. Towarzyszyły mu zapewne mumie najbliższych krewnych Tutanchamona. Thank you.
starożytnym Egipcie największe znaczenie miała przeprawa przez Nil do Doliny Królów, gdzie znajdowały się wrota do wieczności. Być może Tutanchamon chciał, by towarzyszyli mu najbliżsi krewni. To bardzo ważna teoria. Pozostali ludzie lojalni wobec Echnatona. Jego syn władał od 9 do 19 roku życia. Uważam, że po 10 latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów, Skoliozy. Mają niewykształcone zęby mądrości. Po prawej stronie górnej szczęki widać niecałkowicie wykształcony ząb mądrości. Jak u Tutanchamona. Najbardziej intrygującym podobieństwem okazuje się rozszczep podniebienia, które u obu mumii wygląda niemal identycznie. W trakcie normalnego rozwoju lewa i prawa część podniebienia się zrastają. Czasem ten proces się nie kończy. U Tutanchamona pozostała szparka podobna jest u badanej mumii. Rozszczep podniebienia i długogłowie bywa dziedziczone po ojcu przez syna, w tym przypadku Tutanchamona. Czy badacze odnaleźli mumię Echnatona? Badacze znaleźli również długie nacięcie na lewym żebrze. Znowu pomyśleli o morderstwie. Rana wygląda na zadaną przed śmiercią, ponieważ widać wgłębienie w ciele owinięte bandażami i zalane żywicą do balsamowania. Naukowcy, badając szczękę, odkryli krwiaki, które tworzą się, gdy pękną naczynia krwionośne. Może to nastąpić wyłącznie za życia. Potwierdza to teorię, że odnaleźli ranę, która była przyczyną śmierci, co wskazywałoby na morderstwo lub tragiczny wypadek. Czyżby ofiara zabójstwa? Kim była ta kobieta? Czaszka młodszej damy nie jest wydłużona jak u Echnatona, ale ma inne charakterystyczne cechy. Jest asymetryczna, z niedorozwiniętą lewą stroną i niezwykłym wyrostkiem kostnym z tyłu. Dodatkowy fragment pomiędzy tylnymi płatami. Tylko jedna osoba w rodzinie królewskiej ma coś podobnego. Tutanchamon. Badacze zastanawiają się, czy to może być jego matka. I co się z nią stało? Nefertiti nie była jedyną żoną Echnatona. Jak większość faraonów miał podrzędną żonę. Nazywała się Kija i była zapewne cudzoziemską księżniczką. Król nadał jej miano wielce umiłowanej żony. Z jaką reakcją się spotkała, przybywając do pałacu? Nefertiti i Echnaton mieli 6 córek, ale nie doczekali się dziedzica. Jeżeli mniej więcej w połowie panowania faraona na dworze zjawiła się Kija i urodziła mu syna, znanego później jako Tutanchamon, co czuła i jak się zachowywała Nefertiti? Doktor Zahi Hawass sądzi, że wykorzystała okazję narodzin męskiego potomka, aby wychować go jak własnego syna.
Gdy podrósł, wydała go za jedną ze swoich córek, aby zachować ciągłość rodu. W latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów. Ojca, babki i być może matki. Wszyscy znaleźli się w pobliżu. Szukaliśmy Nefertiti, a znaleźliśmy prawdopodobnie członków jej najbliższej rodziny. Pochowanych blisko siebie w Dolinie Królów. Niewykluczone, że sprowadził ich tu słynny członek dynastii Tutanchamon. A co z samą Nefertiti? Jej szczątki spoczywają zapewne gdzie indziej i czekają na odkrycie. W Dolinie Królów pozostały niezbadane obszary. Na pewno znajdziemy tam kolejne grobowce. Nasza opowieść kończy się, jak na prawdziwą historię przystało. Nie mamy rozwiązania rodem z powieści detektywistycznej, tylko odpowiedzi, z których rodzą się kolejne pytania. Udało się nam zidentyfikować członków królewskiego rodu z El Amarny, wykluczyć jedną podejrzaną i ustalić wzajemne powiązania. Nefertiti nadal nam umyka. Susan James uważa ją za Nefertiti. Zwraca uwagę uderzające fizyczne podobieństwo do wizerunków królowej. Jest taka drobna. Niesamowite. Pierwszy raz oglądam tę mumię w grobowcu. Wspaniały widok. Ma delikatne, szlachetne rysy. Za życia musiała być wyjątkowo piękna. W starożytnym Egipcie największe znaczenie miała przeprawa przez Nil do Doliny Królów, gdzie znajdowały się wrota do wieczności. Być może Tutanchamon chciał, by towarzyszyli mu najbliżsi krewni. To bardzo ważna teoria. Pozostali ludzie lojalni wobec Echnatona. Jego syn władał od 9 do 19 roku życia. Uważam, że po 10 latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów. Ojca, babki i być może matki. Wszyscy znaleźli się w pobliżu. Szukaliśmy Nefertiti, a znaleźliśmy prawdopodobnie członków jej najbliższej rodziny.
pochowanych blisko siebie w Dolinie Królów. Niewykluczone, że sprowadził ich tu słynny członek dynastii Tutanchamon. A co z samą Nefertiti? Jej szczątki spoczywają zapewne gdzie indziej i czekają na odkrycie. W Dolinie Królów pozostały niezbadane obszary. Na pewno znajdziemy tam kolejne grobowce. Nasza opowieść kończy się, jak na prawdziwą historię przystało. Nie mamy rozwiązania rodem z powieści detektywistycznej, tylko odpowiedzi, z których rodzą się kolejne pytania. Udało się nam zidentyfikować członków królewskiego rodu z El Amarny, wykluczyć jedną podejrzaną i ustalić wzajemne powiązania. Chciał ją ukazać jako osobę, z którą dzieli władzę. Na kilku reliefach widzimy niezwykłą scenę. Nefertiti pokonuje wrogów Egiptu, jakby dowodziła armią, tak jak mąż. Połączył ich ten sam los. Oboje zniknęli w piaskach El Amarny. Dr. Hałas z zespołem naukowców przeanalizuje wynik tomografii komputerowej. To badanie różni się od klasycznego prześwietlenia rentgenowskiego. 1700 zdjęć pozwoli nam ustalić wiek mumii. Egiptolodzy nie są zgodni co do najbardziej podstawowych faktów dotyczących młodszej damy. Teraz otrzymają zupełnie nowe informacje. Musimy odpowiedzieć na wiele pytań. Pojawiają się pierwsze zdjęcia. Naukowcy sporządzili listę cech, które muszą się zgadzać, aby ustalić, że to Nefertiti. Była 30-letnią kobietą, należącą do 18 dynastii, o długiej szyi, wydatnych kościach policzkowych, matką 6 córek. Nawet płci nie sposób od razu określić. Nie ma genitaliów. Ustalają, że to kobieta. Na pewno nie była chłopcem. Jest zapewne kobietą. Rozmiar bioder wskazuje, że mogła urodzić dzieci. Zęby mądrości, struktura i stan kośćca sugerują wiek zbliżony do długości życia królowej. Moim zdaniem po prawej jest ząb mądrości. Ma powyżej 22 lat. Nie mogę precyzyjnie określić górnej granicy. Należy wziąć pod uwagę wiek około 40, najwyżej 45 lat. Obiecujący początek. Za tydzień będziemy wiedzieli na pewno, czy to jest Nefertiti. Koncentrują się na najważniejszym śladzie, odłamanym przedramieniu znalezionym w bandażach obok mumii. Wygląda na rękę królowej, dlatego powstała 8 lat. To nie pasuje do Nefertiti, lecz do królowej Teje. Historycy uważają, że zmarła około 50, co zgadza się z tomogramami. Dr. Hałas uważa, że była to królowa Teje. Na podstawie wyników badań przekazanych mi przez radiologów uważam, że zmarła pomiędzy 40 a 50 rokiem życia i należała do 18 dynastii. Sprawia wrażenie silnej. To najprawdopodobniej królowa Teje.
była jedną z wielkich władczyń Egiptu. Odegrała zapewne istotną rolę, kiedy dwór amarneński stracił na znaczeniu i chylił się ku upadkowi. Doktor Hałas uważa ją za typową teściową, w tym przypadku Nefertiti, która wywołała konflikt pomiędzy małżonkami. Spełniła bardzo ważną rolę w okresie herezji amarneńskiej. Wiemy, że około 12 roku panowania Echnatona Nefertiti zniknęła. W tym czasie do El Amarny przybyła królowa Teje. Mogła dostrzec niebezpieczeństwa, których nie zauważał syn Echnatona, małego Tutanchamona i całej rodziny. Tutaj rozegrał się dramat. Stolica i utopijne marzenia zniknęły bez śladu. Mark Gabold z Uniwersytetu w Montpellier pracuje tu od 1999 roku, badając puste grobowce. Szuka odpowiedzi na pytanie, co się stało z ich zawartością. W trakcie wykopalisk odnalazł fragmenty kamiennych sarkofagów. Ślady potwierdzają jego teorię. Tutaj została złożona rodzina królewska władająca w El Amarnie. Później mumię przeniesiono do nekropolii w Dolinie Królów. Z całą pewnością trafili do Teb. Tak się stało z ciałem Echnatona. Uważam, że odnaleziono je w grobowcu numer 55 w Dolinie Królów, że przywrócił dawny porządek. Powróciła stara religia, kapłani i struktura władzy. Przeniósł się nawet do poprzedniej stolicy. Egipt odrodził się w formie, którą chciał zniszczyć Echnaton. Syn publicznie odciął się od wierzeń ojca. Zmienił imię, które ten mu nadał. Z Tutanchatona, czyli sługi ojcowskiego boga słońca Atona, stał się Tutanchamonem, sługą starego boga Amona. Jakby El Amarna nigdy nie istniała. Postanowił wznieść swój grobowiec na starym cmentarzysku, gdzie pochowano przed nim wielu faraonów, w Dolinie Królów, 300 kilometrów od El Amarny. Tutaj jego grobowiec odkryto w roku 1922, a w 2005 mumię przewieziono na badanie tomografem komputerowym. Zespół doktora Hałasa chce teraz odkryć, jak te mumie trafiły do sąsiednich grobowców oraz co to oznacza. Odpowiedź może się znajdować w El Amarnie. Kiedyś była stolicą Imperium Echnatona. Dziś pozostały po niej ruiny ukryte w piasku. Tu był dom Nefertiti, Echnatona, małego Tutanchamona i całej rodziny. Tutaj rozegrał się dramat. Stolica i utopijne marzenia zniknęły bez śladu. Mark Gabold z Uniwersytetu w Montpellier pracuje tu od 1999 roku, badając puste grobowce. Szuka odpowiedzi na pytanie, co się stało z ich zawartością. W trakcie wykopalisk odnalazł fragmenty kamiennych sarkofagów. Ślady potwierdzają jego teorię. Tutaj została złożona rodzina królewska władająca w El Amarnie. Później mumię przeniesiono do nekropolii w Dolinie Królów.
Z całą pewnością trafili do Teb. Tak się stało. Doktor Hałas z zespołem naukowców przeanalizuje wynik tomografii komputerowej. To badanie różni się od klasycznego prześwietlenia rentgenowskiego. 1700 zdjęć pozwoli nam ustalić wiek mumii. Egiptolodzy nie są zgodni co do najbardziej podstawowych faktów dotyczących młodszej damy. Teraz otrzymają zupełnie nowe informacje. Musimy odpowiedzieć na wiele pytań. Pojawiają się pierwsze zdjęcia. Naukowcy sporządzili listę cech, które muszą się zgadzać, aby ustalić, że to Nefertiti. Była 30-letnią kobietą, należącą do 18 dynastii, o długiej szyi, wydatnych kościach policzkowych, matką 6 córek. Nawet płci nie sposób od razu określić. Nie ma genitaliów. Ustalają, że to kobieta. Na pewno nie była chłopcem. Jest zapewne kobietą. Rozmiar bioder wskazuje, że mogła urodzić dzieci. Zęby mądrości, struktura i stan kośćca sugerują wiek zbliżony do długości życia królowej. Moim zdaniem po prawej jest ząb mądrości. Ma powyżej 22 lat. Nie mogę precyzyjnie określić górnej granicy. Należy wziąć pod uwagę wiek około 40, najwyżej 45 lat. Obiecujący początek. Za tydzień będziemy wiedzieli na pewno, czy to jest Nefertiti. Koncentrują się na najważniejszym śladzie, odłamanym przedramieniu znalezionym w bandażach obok mumii. Wygląda na rękę królowej, dlatego powstała teoria, że mamy do czynienia z Nefertiti. Po kilku godzinach doktor Amer odkrywa, że królewskie ramię nie pasuje do reszty ciała. Wydaje się natomiast, że do mumii należy znaleziona w pobliżu druga ręka. Wskazuje na to, że odnaleźli męża królowej Nefertiti, ojca Tutanchamona. Echnaton spoczywałby zaledwie 30 metrów od grobowca syna. Skąd się tam wziął? Czy Tutanchamon przeniósł zwłoki ojca, aby wspólnie spędzili wieczność? Czy kolejne zagadki rozwiążemy dzięki mumiom kobiet z grobu KV-35? Badania wchodzą w nową fazę. Powstaje zdumiewająca teoria. Naukowcy ponownie koncentrują się na tajemniczych damach. W laboratorium radiologowie zajmują się czaszką młodszej damy. Wiedzą, że nie należy do Nefertiti. Część badaczy uważa ją za księżniczkę dynastii z El Amarny. Wskazuje na to sposób mumifikacji. Ale o wiele większe znaczenie ma również współwładczyni. Chciał ją ukazać jako osobę, z którą dzieli władzę. Na kilku reliefach widzimy niezwykłą scenę. Nefertiti pokonuje wrogów Egiptu, jakby dowodziła armią, tak jak mąż. Połączył ich ten sam los.
Oboje zniknęli w piaskach El Amarny. Dr Hałas z zespołem naukowców przeanalizuje wynik tomografii komputerowej. To badanie różni się od klasycznego prześwietlenia rentgenowskiego. 1700 zdjęć pozwoli nam ustalić wiek mumii. Egiptolodzy nie są zgodni co do najbardziej podstawowych faktów dotyczących młodszej damy. Teraz otrzymają zupełnie nowe informacje. Musimy odpowiedzieć na wiele pytań. Pojawiają się pierwsze zdjęcia. Naukowcy sporządzili listę cech, które muszą się zgadzać, aby ustalić, że to Nefertiti. Była 30-letnią, prowadził w Egipcie religijną rewolucję. Inskrypcje otaczające mumię zawierały imiona członków władającego w El Amarnie rodu. Był tu Echnaton, jego matka królowa Teje i drugorzędna żona faraona Kija. Wszyscy doprowadzają nas do słynnego Tutanchamona, który był zapewne synem Echnatona. Zasiadł na tronie w El Amarnie po Echnatonie i Nefertiti. Czy coś łączy Tutanchamona z królewskim sarkofagiem w tym... Odkryli, że pochodziły od tej samej osoby. Czyli to babka Tutanchamona, matka Echnatona, królowa Teje. Przez lata kwestionowano dokładność badań mikroskopem elektronowym. Zespół doktora Hałasa postanowił ustalić tożsamość mumii za pomocą tomografii komputerowej. Początkowo badanie wydaje się potwierdzać teorię dr James. Kwadratowa szczęka, wydatne kości policzkowe i wydłużona szyja. Lewa ręka zgięta w pozycji królewskiej. Mumia pochodzi z XVIII dynastii, ale mumifikację przeprowadzono staranniej niż w przypadku młodszej damy. Naukowcy dostrzegają nieznaczną degenerację kręgosłupa i kolan, co by wskazywało na wiek od 40 do 60 lat. To nie pasuje do Nefertiti, lecz do królowej Teje. Historycy uważają, że zmarła około 50, co zgadza się z tomogramami. Dr Hałas uważa, że była to królowa Teje. Na podstawie wyników badań przekazanych mi przez radiologów uważam, że zmarła pomiędzy 40 a 50 rokiem życia i należała do 18 dynastii. Sprawia wrażenie silnej. To najprawdopodobniej królowa Teje. Była jedną z wielkich władczyń Egiptu. Odegrała zapewne istotną rolę, kiedy dwór amarneński stracił na znaczeniu dr James. Kwadratowa szczęka, wydatne kości policzkowe i wydłużona szyja. Lewa ręka zgięta w pozycji królewskiej. Mumia pochodzi z XVIII dynastii, ale mumifikację przeprowadzono staranniej niż w przypadku młodszej damy. Naukowcy dostrzegają nieznaczną degenerację kręgosłupa i kolan, co by wskazywało na wiek od 40 do 60 lat. To nie pasuje do Nefertiti, lecz do królowej Teje. Historycy uważają, że zmarła około 50, co zgadza się z tomogramami. Dr Hałas uważa, że była to królowa Teje.
Na podstawie wyników badań przekazanych mi przez radiologów uważam, że zmarła pomiędzy 40 a 50 rokiem życia i należała do 18 dynastii. Sprawia wrażenie silnej. To najprawdopodobniej królowa Teje. Była jedną z wielkich władczyń Egiptu. Odegrała zapewne istotną rolę, kiedy dwór amarneński stracił na znaczeniu i chylił się ku upadkowi. Doktor Hawass uważa ją za typową teściową, w tym przypadku Nefertiti, która wywołała konflikt pomiędzy małżonkami. Spełniła bardzo ważną rolę w okresie herezji amarneńskiej. Wiemy, że około 12 roku panowania Echnatona Nefertiti zniknęła. W tym czasie do El Amarny przybyła królowa Teje. Mogła dostrzec niebezpieczeństwa, których nie zauważał syn. Jego rewolucja religijna poniosła klęskę. Stolicy w El Amarnie groziła zagłada. Uważam, że Echnaton nie zdawał sobie sprawy, co dzieje się w kraju. Królowa Teje przybyła udzielić mu rady. Dziś, gdy w domu zjawia się teściowa, dochodzi do podobnych niesnasek, jak w starożytności. Na podstawie wyników badań przekazanych mi przez radiologów uważam, że zmarła pomiędzy 40 a 50 rokiem życia i należała do 18 dynastii. Sprawia wrażenie silnej. To najprawdopodobniej królowa Teje. Była jedną z wielkich władczyń Egiptu. Odegrała zapewne istotną rolę, kiedy dwór amarneński stracił na znaczeniu i chylił się ku upadkowi. Doktor Hawass uważa ją za typową teściową, w tym przypadku Nefertiti, która wywołała konflikt pomiędzy małżonkami. Spełniła bardzo ważną rolę w okresie herezji amarneńskiej. Wiemy, że około 12 roku panowania Echnatona Nefertiti zniknęła. W tym czasie do El Amarny przybyła królowa Teje. Mogła dostrzec niebezpieczeństwa, których nie zauważał syn. Jego rewolucja religijna poniosła klęskę. Stolicy w El Amarnie groziła zagłada. Uważam, że Echnaton nie zdawał sobie sprawy, co dzieje się w kraju. Królowa Teje przybyła udzielić mu rady. Dziś, gdy w domu zjawia się teściowa, dochodzi do podobnych niesnasek, jak w starożytności. Faraonowie nie różnili się od nas. Kiedy królowa Teje przybyła do El Amarny, zatruła związek syna z żoną. Nefertiti znika. W Egipcie rośnie niezadowolenie. Losy herezji amarneńskiej są zagrożone. Ostatecznie nowatorska koncepcja religijna i eksperyment społeczny kończą się porażką. Wizerunki Nefertiti i Echnatona zostają usunięte ze ścian świątyń. Stolica ulega zagładzie, a wraz z nią nowa religia i struktura polityczna. Syn Echnatona pozostaje u władzy. Jest ostatnim przedstawicielem 18 dynastii.
to słynny. Polodzy odkryli złoty sarkofag z królewską mumią z okresu herezji amarneńskiej. Zaskoczyło ich, że mumii usunięto część twarzy i kartusz z imieniem władcy. Zniszczono grobowce wielu dostojników. Czy to była Nefertiti? Część naukowców uważa, że raczej jej mąż Echnaton, król heretyk, który przeprowadził w Egipcie religijną rewolucję. Inskrypcje otaczające mumię zawierały imiona członków władającego w El Amarnie rodu. Był tu Echnaton, jego matka królowa Teje i drugorzędna żona faraona Kija. Wszyscy doprowadzają nas do słynnego Tutanchamona, który był zapewne synem Echnatona. Zasiadł na tronie w El Amarnie po Echnatonie i Nefertiti. Czy coś łączy Tutanchamona z królewskim sarkofagiem w tym? Odkryli, że pochodziły od tej samej osoby. Czyli to babka Tutanchamona, matka Echnatona, królowa Teje. Przez lata kwestionowano dokładność badań mikroskopem elektronowym. Zespół doktora Hawassa postanowił ustalić tożsamość mumii za pomocą tomografii komputerowej. Początkowo badanie wydaje się potwierdzać teorię dr James. Kwadratowa szczęka, wydatne kości policzkowe i wydłużona szyja. Lewa ręka zgięta w pozycji królewskiej. Mumia pochodzi z XVIII dynastii, ale mumifikację przeprowadzono staranniej niż w przypadku młodszej damy. Naukowcy dostrzegają nieznaczną degenerację kręgosłupa i kolan, co by wskazywało na wiek od 40 do 60 lat. To nie pasuje do Nefertiti, lecz do królowej Teje. Historycy uważają, że zmarła około 50, co zgadza się z tomogramami. Dr Hawass uważa, że była to królowa Teje. Sir Alan Gardner, jeden z najwybitniejszych znawców hieroglifów, starannie zbadał inskrypcję wewnątrz trumny i oświadczył, że jego zdaniem należała do Echnatona. Zespół doktora Zahi Hawassa zgromadził dowody na poparcie tezy, że odnaleźli Echnatona. Logiczny wniosek. Na podstawie wieku szkieletu oraz inskrypcji wewnątrz trumny możemy stwierdzić, że w grobowcu KV-55 spoczywała zapewne mumia Echnatona. Naukowcy nie mają stuprocentowej pewności, ale wiele wskazuje na to, że odnaleźli męża królowej Nefertiti, ojca Tutanchamona. Echnaton spoczywałby zaledwie 30 metrów od grobowca syna. Skąd się tam wziął? Czy Tutanchamon przeniósł zwłoki ojca, aby wspólnie spędzili wieczność? Czy kolejne zagadki rozwiążemy dzięki mumiom kobiet z grobu KV-35? Badania wchodzą w nowo. W starożytnym Egipcie największe znaczenie miała przeprawa przez Nil do Doliny Królów, gdzie znajdowały się wrota do wieczności. Być może Tutanchamon chciałby towarzyszyli mu najbliżsi krewni.
To bardzo ważna teoria. Pozostali ludzie lojalni wobec Echnatona. Jego syn władał od 9 do 19 roku życia. Uważam, że po 10 latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów. Ojca, babki, którzy twierdzą, że to mumia po prawej stronie, zwana starszą damą. Niedawno prasę światową obiegła informacja, że jest to mumia po lewej, zwana młodszą damą. Część egiptologów uważa, że to jest królowa Nefertiti. Naukowiec może ogłosić odkrycie, jeśli jest całkowicie pewny wyniku. Dlatego rozpoczynamy badania. Aby się o tym przekonać, po raz pierwszy do badania mumii wykorzystamy tomografię komputerową. Zespół badaczy szuka odpowiedzi. Chcą znaleźć naukowe dowody, że któraś z tych mumii to Nefertiti. Dlatego sięgnęli po najnowszą technologię. Tomograf komputerowy przywieziono tu wyłącznie po to, żeby rozwiązać tajemnicę sprzed 3000 lat. Naukowcy po raz pierwszy zastosują to urządzenie do badania mumii egipskich władców. Ta nieinwazyjna metoda pozwala obejrzeć szkielet na trójwymiarowych zdjęciach, niczego nie uszkadzając. Dr Hawass zaprosił do współpracy radiologów, doktorów Ashrafa Selima i Hany Amera, aby pomogli mu w śledztwie. To tajemnicza mumia. Być może dziś się dowiemy, czy to królowa Nefertiti. W ostatnich latach wokół identyfikacji młodszej damy rozgorzało wiele dyskusji. Część naukowców opiera swoje teorie na następujących śladach. Obok mumii znaleziono odłamaną rękę z powitą bandażami. W zaciśniętej dłoni znajdowało się kiedyś berło, w Egipcie symbol najwyższej władzy faraona lub jego żony. Ponadto wgniecenie od opaski i podwójnie przekłute uszy są zbieżne z ostatnimi znanymi wizerunkami królowej. Inni badacze uważają te dowody za niewystarczające. Moim zdaniem ta teoria jest wyłącznie stekiem bzdur. Ta mumia w żadnym przypadku nie może być ciałem Nefertiti. W tym okresie żyło około 100 księżniczek. To może być każda z nich. Nefertiti nie była zwykłą księżniczką. Sir Alan Gardner, jeden z najwybitniejszych znawców hieroglifów, starannie zbadał inskrypcję wewnątrz trumny i oświadczył, że jego zdaniem należała do Echnatona. Zespół doktora Zahi Hawassa zgromadził dowody na poparcie tezy, że odnaleźli Echnatona. Logiczny wniosek. Na podstawie wieku szkieletu oraz inskrypcji wewnątrz trumny możemy stwierdzić, że w grobowcu KV-55 spoczywała zapewne mumia Echnatona. Naukowcy nie mają stuprocentowej pewności, ale wiele wskazuje na to, że odnaleźli męża królowej Nefertiti, ojca Tutanchamona.
Echnaton spoczywałby zaledwie 30 metrów od grobowca syna. Skąd się tam wziął? Czy Tutanchamon przeniósł zwłoki ojca, aby wspólnie spędzili wieczność? Czy kolejne zagadki rozwiążemy dzięki mumiom kobiet z grobu KV-35? Badania wchodzą w nową fazę. Powstaje zdumiewająca teoria. Naukowcy ponownie koncentrują się na tajemniczych damach. W laboratorium radiologowie zajmują się czaszką młodszej damy. Wiedzą, że nie należy do Nefertiti. Część badaczy uważa ją za księżniczkę dynastii z El Amarny. Wskazuje na to sposób mumifikacji. Ale o wiele większe znaczenie ma jednak coś innego. Na policzku znajduje się widoczna nawet gołym okiem rana. Niektórzy egiptolodzy sądzili, że to sprawka złodziei grobowców bezczeszczących ciało Nefertiti już po mumifikacji. Doktor Hawass ma jednak wątpliwości. Co bym zrobił, gdybym wiedział, że to jej mumia i chciał się zemścić? Dobrałbym się do bezbronnych zwłok i tylko tyle. Echnaton spoczywałby zaledwie 30 metrów od grobowca syna. Skąd się tam wziął? Czy Tutanchamon przeniósł zwłoki ojca, aby wspólnie spędzili wieczność? Czy kolejne zagadki rozwiążemy dzięki mumiom kobiet z grobu KV-35? Badania wchodzą w nową. W starożytnym Egipcie największe znaczenie miała przeprawa przez Nil do Doliny Królów, gdzie znajdowały się wrota do wieczności. Być może Tutanchamon chciałby towarzyszyli mu najbliżsi krewni. To bardzo ważna teoria. Pozostali ludzie lojalni wobec Echnatona. Jego syn władał od 9 do 19 roku życia. Uważam, że po 10 latach panowania zaczął wypytywać o ojca. Wysłał kogoś do El Amarny, aby przeniósł mumię ojca do grobowca KV-55. Uzyskaliśmy pewność, że znajdują się tam doczesne szczątki Echnatona. Tutanchamon, przygotowując się do podróży w zaświaty, mógł przewieźć mumię innych członków rodziny z ruin El Amarny do miejsca spoczynku faraonów w Dolinie Królów. Ojca, babki i być może matki. Wszyscy znaleźli się w pobliżu. Szukaliśmy Nefertiti, a znaleźliśmy prawdopodobnie członków jej najbliższej rodziny. Pochowanych blisko siebie w Dolinie Królów. Niewykluczone, że sprowadził ich tu słynny członek dynastii Tutanchamon. A co z samą Nefertiti? Jej szczątki spoczywają zapewne gdzie indziej i czekają na odkrycie. W Dolinie Królów pozostały niezbadane obszary. Na pewno znajdziemy tam kolejne grobowce.